celu przypomnienia wiadomości, które już tak naprawdę mamy, chciałbym przypomnieć, że płaszczyznę można sprowadzić do prostej, czyli do położenia rzutującego za pomocą jednokrotnej transformacji o osi prostopadłej do rzutu poziomego prostej poziomej P'. Przypominam, że ślad płaszczyzny H alfa jest również prostą poziomą, a właściwie rzutem poziomym prostej poziomej. Lub prostopadle do rzutu pionowego prostej czołowej C wtór. I tu również w przypadku konstrukcji śladowej ślad V alfa jest prostą czołową, rzutem pionowym prostej czołowej. Z kolei płaszczyznę można sprowadzić do położenia równoległego do rzutni za pomocą dwukrotnej transformacji. Czyli pierwsza transformacja jest to sprowadzenie do położenia rzutującego, czyli tak jak w poprzednim punkcie, a kolejna transformacja ma być równoległa do płaszczyzny w położeniu rzutującym. Takie postępowanie pozwoli nam na wykonywanie konstrukcji zarówno odległości od płaszczyzny, jak i konstrukcji na danej płaszczyźnie. Przejdźmy do takiego zadania praktycznego. Wyznaczyć rzuty czworościanu foremnego ABCW stojącego na danej płaszczyźnie alfa określonej przez prostą L i punkt A, jeżeli krawędź BC leży na prostej L i punkt A jest dany. Najpierw zastanówmy się, czy jest to jednoznacznie podany czworościan foremny. Czworościan foremny jest to bryła zbudowana z trójkątów równobocznych. I skoro jest powiedziane, że punkt A jest dany, a bok BC leży na danej prostej, no to oczywiście ten trójkąt podstawy, a zarazem cały czworościan jest jednoznacznie podany. No bo wystarczy z punktu A poprowadzić prostą pod kątem 60 stopni do prostej L i to nam wyznaczy zarówno wierzchołek B, jak i C. Nasze rozwiązanie polega na tym, że musimy doprowadzić do sytuacji, w której patrzymy się na płaszczyznę równolegle, bo wtedy będziemy w stanie już narysować ten nasz czworościan. Zgodnie z tym, co było powiedziane na początku, wykonujemy konstrukcję sprowadzającą płaszczyznę do położenia równoległego. Czyli w pierwszym kroku rysujemy prostą poziomą, czyli zaczynamy od narysowania P wtór, oczywiście przez punkt A i mamy punkt wspólny z prostą L, no bo jest to prosta w tej płaszczyźnie. Podnosząc punkt 1 na drugi rzut prostej, na rzut L' i przez A' znajdujemy położenie prostej P'. Jakby płaszczyzna była podana śladowo, to już byśmy ten ślad mieli, czyli to by był H alfa. Prostopadle do prostej P' ustawiamy oś transformacji X1,3. W jakim celu? No, żeby uzyskać położenie rzutujące tej płaszczyzny. Transformujemy prostą P i dodatkowy punkt 2, czyli razem mamy 3 punkty, w związku z tym jest to już płaszczyzna. No i teraz, skoro mamy położenie rzutujące, to kolejna transformacja, tym razem równoległa do tej płaszczyzny, czyli transformacja między 3, 4 oś X, czyli tu mamy płaszczyznę π4, to tu będziemy mieli już płaszczyznę w położeniu równoległym do rzutu. Czyli narysowaliśmy sobie prostą L, jest punkt A. Teraz rysujemy z punktu A pod kątem 60 stopni do prostej L jakiś odcinek, który nam wyznaczy wierzchołek. Jak to praktycznie zrobić? No na przykład narysować dowolny trójkąt równoboczny, gdzie bok będzie na L i wtedy mamy wyznaczony kąt 60 stopni. W ten sposób narysowaliśmy sobie trójkąt podstawy. Potrzebna nam będzie jeszcze wysokość tego czworościanu. Zrobimy to przez kład takiego trójkąta SCW. Tu położymy sobie w bok, czyli pod kątem 90 stopni. W cyrkel bierzemy A i tu wyznaczyliśmy rzeczywistą wielkość wysokości tego czworościanu foremnego. Znajdujemy punkty na płaszczyźnie rzutującej. Oczywiście
podstawa rzutuje nam się na tą płaszczyznę, a wierzchołek W, no, na odnoszącej, a jaka jest odległość, no taka tą żeśmy tutaj wyznaczyli. Czyli odmierzamy tą naszą wyznaczoną wielkość wysokości na rzutni pi 3. Łączymy wierzchołki i mamy już rzut tego czworościanu na rzutni pi 3. Oczywiście nasze rozwiązanie musi być podane na rzutni pi 1 i pi 2, na rzutniach podstawowych. Punkty B, C leżą na prostej. Mamy w tym rzucie prostą L', w związku z tym tylko odnoszące. A oczywiście punkt był już. A W na odnoszącej, a odległość od rzutu W4 do osi X3-4 odmierzamy jedna oś, druga oś i odmierzamy tą odległość od X1-3 do W'. Rysujemy, łączymy boki. Kolejny rzut na rzutni pi2. Oczywiście z punktami B i C nie ma problemu, bo to tylko odnoszące na prostą, a wierzchołek W na odnoszącej. A skąd weźmiemy odległość? Oczywiście z rzutni pi3, czyli odległość od x1-3 do W3, ten czerwony, odmierzamy tutaj. Widoczność została określona w jaki sposób? Otóż tutaj na przykład mamy wątpliwość, czy wierzchołek B jest widoczny, czy nie. No to patrzymy. On może być zasłonięty przez ścianę A, C, W. No to patrzymy, że A, C, W jest bliżej nas niż wierzchołek B, czyli wierzchołek B jest zasłonięty. Na rzutni pi1 mamy krawędź B, W. Widać, że B, W, tak? I tu może być wzięta pod uwagę na przykład AC. No AC jest wyżej niż BW, w związku z tym AC na pewno przykrywa, no to BW musi być niewidoczne. Prostą A w położeniu ogólnym sprowadzamy do punktu za pomocą dwukrotnej transformacji. Po pierwsze osi równoległej do A' lub A', i następnie o osi prostopadłej do A z trzema, czyli do prostej wykreślonej na rzutni pi3. Żeby to sobie łatwiej zapamiętać, możemy sobie to w ten sposób wyobrazić, że pierwsza nasza transformacja sprowadza tak jakby do położenia prostej poziomej, prawda? Czyli mamy rzut równoległy do x i na drugim mamy pod jakimś kątem. Oczywiście to wynika z tego, że przy takim ustawieniu kolejnych transformacji zapewniamy prostopadłe ustawienie prostej do płaszczyzny rzutni. Teraz powiedzmy sobie, co jest miarą kąta dwuściennego, wyznaczonego przez dwie nierównoległe płaszczyzny. Jest to kąt, który możemy powiedzieć, leży w płaszczyźnie prostopadłej do krawędzi przecięcia tych płaszczyzn. Jeżeli zrobimy sobie taką płaszczyznę prostopadłą, czyli prosta prostopadła do jednej, prosta prostopadła do drugiej, oczywiście płaszczyzna, to utworzyliśmy czworobok. I teraz, ponieważ tu jest kąt 90, tu jest kąt 90, a suma kątów czworoboku jest 360, no to w tym miejscu mamy kąt 180 minus alfa. Jak to można inaczej zrobić? Otóż, jeżeli spojrzymy prostopadle na krawędź przecięcia, to będziemy widzieli ten kąt bezpośrednio. Jeżeli mamy zmierzyć kąt dwuścienny między płaszczyzną podstawy osocupła a jego ścianą boczną, ADW, czyli ta krawędź AD jest tą krawędzią, która nas interesuje. Na tą krawędź mamy się spojrzeć prostopadle. W związku z tym wykonujemy to następująco. Pierwsza transformacja równoległa do A'D'. Teraz kolejna transformacja prostopadła do A3D3. Wykonujemy tą transformację na rzutnie pi4 i tu możemy zmierzyć ten kąt. I proszę Państwa, jeżeli to by było powiedziane w zadaniu zmierzyć kąt, to oczywiście jest to koniec, bo właśnie żeśmy zmierzyli. Natomiast jeżeli by było zmodyfikować, zmienić, poprawić, czy zrobić tak, żeby, to wtedy tu możemy zrobić tą konstrukcję. Natomiast musimy wrócić
do konstrukcji na rzutni Pi1 i Pi2. Czyli na przykład jakbyśmy chcieli powiedzieć, że ten kąt ma być zrobiony na 45 stopni, no to tutaj byśmy sobie tą wysokość ustawili tak, żeby był ten kąt 45 stopni, no i wierzchołek W byśmy zmodyfikowali w ten sposób, że na tej prostej wysokości, tak, znajdujemy nowe położenie wierzchołka, które spełnia warunek tego kąta 45 stopni, no i już oczywiście szukamy tego położenia na rzutni Pi1 i Pi2. Kolejne zagadnienie to jest kąt nachylenia prostej do płaszczyzny. Jest to kąt, jaki wyznacza ta prosta ze swoim rzutem. Czyli jeżeli z końca tego odcinka poprowadzimy prostą, prostopadłą do płaszczyzny, to otrzymaliśmy trójkąt prostokątny, gdzie tu mamy kąt alfa, a tu mamy kąt 90 minus alfa. I oczywiście, żeby zmierzyć kąt, to moglibyśmy skorzystać z takiej opcji jak poprzednio, że ustawimy się równolegle do tej płaszczyzny i wtedy go zobaczymy, ale możemy też zrobić coś takiego, że narysujemy w tej nowej płaszczyźnie prostą poziomą i wokół niej, trzymając za punkt W, obrócimy tak, żeby go obrócić do położenia równoległego do rzutni. Wracamy do zadania. Mamy wyznaczyć kąt między krawędzią a płaszczyzną podstawy. W związku z tym pierwszym naszym ruchem jest narysowanie prostej, prostopadłej do płaszczyzny podstawy. Oczywiście z wierzchołka W. Żebyśmy umieli narysować tą prostą, prostopadłą do podstawy, czyli do ABC, to w tej płaszczyźnie rysujemy prostą poziomą i czołową. Dlaczego? No bo te proste umożliwiają nam narysowanie prostej, prostopadłej do tej płaszczyzny. Prosta, która wychodzi z wierzchołka W i jest prostopadła do P i do C. Muszą to być proste poziome i czołowa. Dlaczego? No bo te proste spełniają warunek, że jedno ramię równoległe do rzutni, czyli kąt prosty pozostaje kątem prostym. W tej chwili mamy sytuację taką, że mamy narysowaną prostą tą AW i narysowaliśmy już prostą M. I teraz zapominamy o tych prostych poziomych i czołowych, bo one były tylko potrzebne do dobrego narysowania prostej M. I teraz już w płaszczyźnie AW i prostej M rysujmy prostą poziomą z punktami 3 i 4. I mówimy tak, że obracamy wierzchołkiem W wokół tej prostej poziomy P1. Punkty 3 i 4 pozostają stałe. Problem tylko polega na tym, żebyśmy wiedzieli, w jakiej odległości ten wierzchołek W ma być narysowany, żeby on był w płaszczyźnie równoległej do rzutni. Korzystamy z takiego trójkąta, który powstał. My musimy tu odmierzyć przeciwprostokątną odległości wierzchołka W od prostej P1. Proszę zwrócić uwagę, że tą odległość możemy wyznaczyć następująco. W tym rzucie poziomym mamy odległość jednej przyprostokątnej, natomiast w rzucie pionowym mamy odległość drugiej przyprostokątnej. Tu możemy powiedzieć, że jest wierzchołek W w kładzie. Tu jest rzeczywista odległość wierzchołka W od prostej poziomej. Jak weźmiemy to w cyrkiel i obrócimy, to znajdziemy położenie takie, że tu jest ten wierzchołek w położeniu równoległym do rzutni Pi1. Moglibyśmy oczywiście odwracać to również w tą stronę, no, ale tu ta konstrukcja była bardziej zamazana. Tutaj nie mamy tego problemu. Tak? Tutaj jest w nowym miejscu rysowane. W ten sposób wyznaczyliśmy ten kąt 90 minus alfa, no to jak dorysujemy sobie pod kątem prostym, no to tu zmierzymy kąt alfa. Dziękuję za uwagę.